Dzień dobry. O, zawias na początku, ale jest wszystko ogarnięte. Siemano. No i co? Witam was już po kilkunastu sezonach. Po kilkunastu meczach w drugim sezonie w Pogoni Szczecin w polskiej pierwszej lidze. Sorry chłopaki, ale jeszcze śpię. Niedawno wstałem. No i tak, zaczynamy od transferów, bo jeszcze sporo chłopaków do nas przyszło. Ostatnio był Rafał Janicki z wypożyczenia, którego już kupiłem i podpisałem z nim kontrakt długoletni. Jak widać, 1 stycznia 2014 oficjalnie do nas przychodzi. Fenomenalne mecze, gra 10, w sumie 12 meczów, 4 bramki, 1 asysta, 3 razy gracz meczu, ocena doskonała. No i tylko 21 lat. Doskonały piłkarz, bardzo nam się przyda na długie lata. Później przyszedł, nie wiem czy widzieliście, ale Wojciech Małecki, a tak widzieliście, pamiętam. No i później Dmitrij Lusznikow, prawy obrońca młody, gra u nas nawet dużo, ocena dobra, 19 lat. Następnie ma Petr Mach, który zapowiada się na zajebistego zawodnika naszego. Też gra u nas mecze, też bardzo dobry piłkarz, jednak Nemtanu rozbija go i to strasznie. No i jeszcze przyszedł defensywny pomocnik Jovan Golić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest mój były piłkarz ze Spartaka Nalczyk. 6 meczy, jedna bramka, prawie 7 średnia ocena, więc także bardzo dobrze. Jak mi idzie w lidze? No, zobaczmy terminarz. Ale tu w sumie już będzie pozycja, nie? Zakrywam tutaj ręką i myślę, że nie będziecie widzieć. Ale pierdolnięty jestem. Dobra, ostatnio graliśmy z Wisłą Puławy i to był remis 2-2. I później z Zawiszą 3-1, z Katowicami 2-0, ze Stalową Wolą 1-1. Nie wiem, co się wtedy stało. Warta Poznań 3-1, Polkowice 3-2, Puchar Polski. Kalisz 1-0, Puszcza 5-1. A i tutaj w tym meczu wygrywałem 6-0, ale oczywiście Crash Dump wystąpił. I tyle dobrze, bo zapisałem grę przed tym meczem. Wtedy co rozgrywałem mecz z Puszczą. No i miałem niewiele do odegrania. Tak jak wtedy pamiętacie, co mi się komputer wyłączył. No i od tego momentu już zapisuję co mecz, więc nic się nie zdarzy już. Dobra, następnie 2-1 ze Zdzieszowi Ciepere. 2-0 ze Stal Rzeszów, 1-0 z Alką, 4-0 z ŁKS Łódź w Pucharze Polski i po raz kolejny z Polkowicami 3-2. Tak więc jak widać, w ogóle nie przegrałem meczu. Tutaj tylko w towarzyskich, a tak to dwa remisy. Mamy jakoś 8 meczy zwycięstw z rzędu, jakoś 14 bez porażki. Tabela po 11 spotkaniach mamy 29 punktów, 6 punktów przewagi. No, lokujemy się na bardzo pewnej pozycji i bardzo fajnie by było wyjść z tej polskiej pierwszej ligi zwycięsko. Fajnie, już by to w CV wyglądało, już bym miał punkty menadżerskie. A, i mam dla was zajebistą informację. No bo tak, postanowiłem sobie postanowić cel. Masło maślane. Ale no, postanowiłem sobie cel. Jaki jest mój cel ogólnie tej kariery Tonego Montany, więc mój cel, już wam pokażę, jest taki, aby tutaj stanąć na pierwszym miejscu w światowym rankingu menedżerów.
czyli jak widać mam jeszcze bardzo długą drogę przed sobą. O, tutaj Sir Alex Ferguson pierwszy, Trapattoni proszę drugi. A gdzie jest? O, Vincente del Bosque. José Mourinho, o, proszę bardzo, tu jest. Taki zajebisty trener, a tutaj ósme miejsce. No, trochę lat spędzę, zanim tu się dostanę. No i chcę właśnie trochę prowadzić swoją karierę jak José Mourinho, czyli wygrywać wszystko w jednym klubie i przenieść się do następnego i tak dalej, a nie tak jak Sir Alex Ferguson, że przez 800 lat być w tym samym klubie. Tak więc dobra, mój cel znacie. I co, taktyka, jaką taktyką gram? Gram 4-5-1 z jednym defensywnym pomocnikiem. Tak jak wielu chłopaków mi radziło, taktyka sprawdza się naprawdę fenomenalnie, dlatego dzięki wszystkim. Co tu jest? Aha, pokażę wam jak oceny się przedstawiają, który jest najlepszy. No proszę, najdroższy oczywiście Arkadiusz Stępień, nasz 17-letni defensywny pomocnik, któremu cały czas statystyki idą do góry. Zagrał 9 meczy, w sumie 11, 2 bramki, 1 z karnego, 3 asysty. Średnia 7,24. Zajebisty piłkarz. Tutaj już się interesowali nim, jednak minimalnie 10 milionów, ale nie sprzedam go. Chyba że już będę odchodził z tego klubu, no to kupię go sobie do innego. Już tutaj. No, naszym bezapelacyjnym liderem jest Jeffrey Dennis. Fenomenalny zakup, jestem bardzo zadowolony. Wszystko jest cacy. 13 meczy, 5 bramek, 12 asyst. 2 razy gracz meczu, 7,85 średnia. Zajebisty piłkarz, zajebisty transfer. Nic dodać, nic ująć. O, a następnie niespodzianka, bo Donald Juice, który zaczął grać od niedawna w meczach, a tylko dlatego, ponieważ Lebedyński został kontuzjowany na 3 do 4 miesięcy, no dlatego regularnie występował Juice i naprawdę spisywał się, nie wiem czy dobrze powiedziałem, spisywał się bardzo dobrze, jak widać 8 meczów, 7 bramek, 2 asysty, 2 razy grać meczu, 7,65 średnia. Co prawda tylko 3 bramki w lidze, jeszcze ma 10 do wyrównania rekordu z poprzedniego sezonu. No i Radler, później Janicki, Kaźmierczak wysoko, Stępień i Nemtanu. Też bardzo dobry nasz transfer tegoroczny. Też statystyki idą w górę, 12 meczy, 4 bramki, raz karny, asysta, gracz meczu, 7,13. Też bardzo zadowolony jestem. No i w sumie tyle. Aha, i podpisałem kontrakt z Zaka Hoshim do 2018 chyba roku. No ale statystyki idą mu w dół, co mnie bardzo martwi. Ale i tak jest naszym numerem 1 w pomocy. I znowu Matuszczyk kontuzjowany, za 5 dni wróci, Kaźmierczak za 2 dni, a Lebedyński, no jeszcze miesiąc. I dobra, no to wszystko, aha, no i teraz mecz z Flotą, mecz na szczycie. Gramy z wiceliderami, więc zobaczymy jak nam pójdzie. Jak widać, w tym roku spiąłem poślady i lecę po zwycięstwo. Dobra, myślę, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. A i ten Robert Rzepka, nasz małolat też, napastnik, strzelił swoją pierwszą bramkę. Jak widać, też wszystkie statystyki idą w górę. Strzelił brameczkę, pierwszą w klubie. Dlatego jest elegancko. Byle do przodu, nie, Robert? Dobra, ten
ten skład szybko. Dobra, jest dobrze. Gramy najsilniejszym składem. No, jeszcze jakby Kaźmierczak tu był. Ale dobra. Lecimy. Tak myślę, że... Znaczy, jestem prawie pewien, że jak awansujemy, co jest prawie pewne, ale już nie będę zapeszał, bo w tamtym sezonie też cały czas mówiłem, że wyjdziemy, aż w końcu skończyliśmy na trzecim miejscu, dlatego zobaczymy. No, pobiłem już w tym sezonie wszystkie rekordy związane z najwięcej zwycięstw z rzędu i najwięcej meczów bez porażki, dlatego bardzo dobrze jest. A, no i nie skończyłem, chcę kupić nowego bramkarza, bo temu statystyki spadają i ogólnie, no jest dobry, bo jest, ale ściągnę albo jakiegoś z dobrym potencjałem małolata, albo po prostu dobrego już doświadczonego piłkarza, który nas wspomoże w ekstraklasie. Dobra, zaczynamy mecz. W czwartej minucie już coś się dzieje, niestety nie pod naszą bramką. No i Janukiewicz. Dobra obrona. Papieraska trzeba zapalić. Okno bardziej otworzyć. I lecimy skrzydłem. Teraz środkiem stępieni Alicki. W obronie atak pozycyjny nam tu się kreuje. Akaoshi, Mijajlowicz. No na razie mozolnie, ale już jest dziuse. Strzał prosto w bramkarza. Wspaniała akcja, mówi komentator. Ja uważam, że dziuse mógł spisać się lepiej. I jeszcze raz dziuse. Uwaga, strzał! Ale minimalnie, niecelnie. W sumie nie wiem, czy tak minimalnie, ale dobra. Ale Akaoshi pięknie przymierzył. Potwierdza swoją przynależność do klubu. Pierwszy gol w sezonie, to trochę dziwne. Ale za to jaki gol. Jeszcze tylko gdyby Kaźmierczak podpisał z nami kontrakt, byłoby pięknie. Ale chyba go sprzedamy. Bo tam wiele zespołów się nim interesuje. Chce zarobić jakieś pieniądze, a zważywszy na to, że klub ma ciężką sytuację finansową, bardzo by nam pomogły te kilka milionów. A Kaoshi jeszcze raz. I Wesołowski wybija piłkę. Rzuty rożne przyniosły nam wiele bramek, szczególnie Janicki. No i Radler też tam się spisywał dobrze. No i definitywnie potrzebujemy środkowego obrońcy. Jeszcze jednego. Bo mamy nominalnych środkowych obrońców dwóch. O, proszę bardzo. I to jest ten Jeffrey Dennis. Strzelił już bodajże drugą czy trzecią bramkę właśnie w taki sposób z rzutu wolnego. Pięknie. No już 2-0 z wiceliderem na wyjeździe. Ale mi się w głowie kręci od tego Szluga. Tak to jest, jak się z rana zajara. Nie mam tu. I proszę, 3-0. Kto strzelił? Dennis. Nemtanu kolejna asysta. Coś czuję, że o Dennisa będą się kłócić zespoły niedługo. Lech go mi oddał za darmo, więc... Pięknie, Janukiewicz. Ale straciliśmy głupią bramkę. To będzie chyba pierwsze zwycięstwo
w tych, to już jest 11 odcinek i wydaje mi się, że to chyba będzie pierwsze zwycięstwo na żywo. Nie wiem, no ale ten sezon należy do nas jak na razie. Zakwalifikowaliśmy się do trzeciej rundy Pucharu Polski, gramy ze Śląskiem. Więc wydaje mi się, że to będzie koniec naszych marzeń o Pucharze Polski. Jednak doszliśmy wystarczająco daleko, żeby zarząd się nie przypierdalał. Dobra, lecimy dalej na szybko. Tutaj wizję trzeba zmieniać. No, następnie tu widzę, gramy z ŁKS Łódź w lidze. Pokonaliśmy ich tam 4-0 bodajże w tym pucharze, więc nie powinno być problemów. Aj, blisko był Nemtanu teraz. Akcja floty na skrzydle, uwaga, Trochim, no ale nie celnie. Co tutaj chłopaki, nie straćcie głupio bramki, jaka Hoshi, no i piłka stracona. Uwaga, nie umiem przeczytać tego nazwiska zawodnika z floty, który strzelał niecelnie. Tutaj już kondycja powoli spada piłkarzom, więc zaraz ich zmienię, ale po tym highlightie. I Dennis, uwaga, czy będzie hat-trick? Nie tym razem. Dobra zmiana. Bo sorry. Dobra, to wejdzie mało lat tutaj na obronę. Akahoshi zejdzie, wejdzie golić. I no niech wejdzie Petr Mach za Nemtanu. Dobra. Sobie ściągnęły piłkarze z najlepszymi ocenami. No ale niech się rozegrają. Ta reszta co weszła. Może Mach coś pokaże. Naprawdę fajnie drybluje tutaj na boisku. Stępień? Aj. Też strzelił już brameczkę w tym sezonie. To jest potencjalny lider występów w lidze, ogólnie dla Pogoni, jeśli go tam nie sprzedadzą, jak odejdę. Może powalczyć tutaj o wiele, żeby zapisać się w historii tego klubu. Ma dopiero 17 lat, a już gra w podstawowym składzie. No i proszę Mach, po skrzydle, uwaga. Aj, za wysoko poniosło go troszkę. No ale mogą sobie teraz pozwolić na nonszalancję. Końcowa meczu 3-1. Dobra, koniec. Zasłużone zwycięstwo. Umocniliśmy naszą pozycję lidera. Jestem bardzo zadowolony. Jak widać, morale każdy ma na wysokim poziomie. No i mamy już 8 punktów przewagi. O, tutaj Bogdanka wskoczyła na drugie miejsce. Znowu poprawiamy swoje rekordy w meczach z rzędu i w meczach bez porażki. Tutaj jeszcze na szybko zobaczę asystentów. O, Hrycko, proszę, dwie asysty. I Nemtanu. Dobra. Zobaczymy teraz na szybko terminarz, jak się będzie przedstawiał. I kolejny odcinek nagram gdzieś w połowie sezonu, czyli... Znaczy nie. Nagram albo w ostatnim meczu przed przerwą zimową, albo jeszcze zaraz się zastanowię. No dawaj, ruszaj się, ruszaj.
Dobra, zastopuję teraz i wrócimy, jak tutaj się wszystko załaduje. Dobra, jesteśmy z powrotem i jak widać, Pogoń Szczecin przedłużył swoją serię zwycięstw w tych rozgrywkach do 8. Tak więc jest zajebiście. Dobra, ten terminarz. Tak więc gramy dotąd. 7 meczy ligowych, w tym Puchar Polski. Czyli będzie już 19 meczy. Dobra. To zrobimy tak, że kolejny odcinek nagram po przerwie zimowej na mecze z GKS Katowicami. Już w marcu 2014 roku. Gdzie możemy poszaleć na rynku transferowym, gdzie Kaźmierczak może odejść, chyba że podpisze kontrakt. No, tak więc to by było na tyle. No i dobra, dzięki za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, miłego dnia, siemano.